dzisiaj jak rano się obudziłem, była 6:30, dzwoniliśmy od razu na Straż Pożarną. Straż Pożarna przyjechała dopiero teraz, próbowaliśmy dwukrotnie dodzwonić i bezskutecznie. Dopiero teraz zatrzymaliśmy Straż Pożarną, jak przejeżdżała przez drogę. Mamy pozalewane tutaj sąsiedzi, jeden dom, drugi dom, trzeci dom. Są piwnice pozalewane za 2 metry wody w piwnicy. Wszystkie sprzęty, silniki, kosiarki, jakieś elektryczne narzędzia, wszystko jest zepsute, pozalewane. Mamy zniszczenia bardzo duże. Po czwartej już zaczynało tu już wzbierać. Później przestało, zeszło, przyszła nagła nawałnica i piwnica, wszystko pozalewane. Na razie piwnica, ale no jak przyjdzie jeszcze deszcz, to może i nawet dom. Rozpoczęliśmy dzisiaj o godzinie 4 rano, gdzie pierwsze zgłoszenia do nas dotarły do naszego stanowiska kierowania. Na obecną chwilę nie musieliśmy na szczęście nikogo ewakuować. Najczęstsze przypadki tych właśnie zdarzeń są to zalane posesje, zalane piwnice i zalane drogi. Na szczęście opady trochę się zmniejszyły, ale obserwujemy na bieżąco stan Piotrówki i na wodowskazie tutaj w centrum Zebrzydowic. No widzimy, że z godziny na godzinę ten stan się podnosi, to już jest 3,40 m, choć oczywiście ta dynamika zdecydowanie się zmniejszyła, bo podam tylko, że między godziną 5 a 8 ten poziom wzrósł o metr. I kwestia jakby przejezdności przez naszą gminę, kilka dróg jest zamkniętych, drogi gminne, droga wojewódzka, ulica Jagiellońskiego pod wiaduktem podtopiona, zalana już w zasadzie od godzin porannych, więc przy zamknięciu teraz, w sytuacji zamknięcia ulicy Dworcowej, praktycznie nie ma od nas dojazdu z tej strony Zebrzydowic, dojazdu do Cieszyna. Dowozimy worki z piaskiem, dowozimy piasek na bieżąco, to już jest myślę, że kilkadziesiąt ton piasku zapakowane w kilka tysięcy worków. Te worki zostały uzupełnione dzięki tutaj wsparciu struktur powiatowych zarządzania kryzysowego. Dzisiaj do godziny 14 przyjęliśmy 1100 zgłoszeń związanych ze zjawiskami pogodowymi. Najwięcej zgłoszeń dotyczy powiatu cieszyńskiego, powiatu pszczyńskiego i powiatu wodzisławskiego. Generalnie rzecz biorąc, najgorszą sytuację mamy na południu województwa. Spodziewamy się, że w dalszym ciągu opady będą powodowały, że ta sytuacja może się pogarszać. W innych częściach województwa również występują różnego rodzaju utrudnienia związane z opadami deszczu. Często to są zapchane studzienki, które po udrożnieniu powodują, że jakaś droga, która była nieprzejezdna, staje się z powrotem przejezdna, w związku z czym te utrudnienia nie są aż tak poważne jak na południu województwa. W 6 przypadkach mamy przekroczone stany alarmowe w województwie śląskim. To są 2 punkty na Odrze, 2 punkty na Brenicy, 1 punkt na Pszczyńce i 1 punkt na Gostyni.